dobry, witam Was serdecznie w środę 11 maja. A dziś chciałbym podzielić się z Wami oczywiście Bożym Słowem, które przeznaczone jest na dzisiejszy dzień, a jest to słowo z pierwszej księgi Samuela. Pan był z Samuelem i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I fragmentem Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału Jezus mówi: kto was słucha, mnie słucha. I jeszcze fragment pieśni na dziś. Daj mowę prawdy mi, co zawsze się ostoi, bym niepotrzebnych zdań na wiatr nie rzucał swoich. A jeśli w pracy swej używać muszę słów, daj moc wymowie mej, przeze mnie, Panie, mów. Drodzy, usłyszeliśmy przed chwilą między innymi, myślę, bardzo znany fragment historii spotkania Pana Boga z Samuelem, powołania Samuela, który w tym kontekście jest, myślę, bardzo dobrym przykładem tego, co Bóg bardzo często czynił i co odnajdujemy na kartach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. A mianowicie spotykamy się z powołaniem człowieka do wypełnienia konkretnych zadań przez Boga mu wyznaczonych. I tak w Starym Testamencie mamy na przykład proroków, czy też mamy Mojżesza, który miał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, w końcu właśnie wspomnianego Samuela. Mamy też i w Nowym Testamencie powołania apostołów, powołania apostoła Pawła i wiele, wiele takich przykładów. I właściwie wszystkie te powołania, które oczywiście wyglądały w bardzo różny sposób, mają przynajmniej ten jeden wspólny mianownik. A mianowicie właśnie taki, że Bóg, powołując konkretnego człowieka, bardzo często wyznacza mu właśnie też konkretne zadanie, które ma wykonać. Na przykład właśnie głoszenie Bożego Słowa, Bożej woli, ogłoszenie czegoś, co Bóg chce, by Jego lud usłyszał. I aby tak się stało, tak bardzo często mówimy, jest taki może trochę slogan, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. A to znaczy, że właśnie ci, którzy są przez Boga wybrani, są także obdarzeni tymi umiejętnościami i tymi zdolnościami, które są pomocne w wykonaniu właśnie tego zadania. I tak też jest w naszym życiu. Bóg powołuje nas do tego, byśmy głosili Ewangelię, byśmy opowiadali o tym wielkim dziele, jakie uczynił Jezus Chrystus w życiu każdego z nas. My tego dzieła doświadczamy codziennie, z tego dzieła się cieszymy, szczególnie teraz w okresie Wielkanocy, ale nie chodzi o to, byśmy zachowywali je dla siebie. Chodzi o to, byśmy chcieli także dzielić się tym dziełem z drugim człowiekiem. Bardzo często oczywiście mogą najść nas wątpliwości, możemy zadawać sobie pytania, czy aby na pewno sprostamy temu zadaniu, czy jesteśmy właściwymi do tego, by to zadanie wykonywać, by je spełniać. Ale przecież właśnie w duchu powszechnego kapłaństwa jest to zadanie, które zostało złożone na barki każdego chrześcijanina. Każdy, który odkrył Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, powinien być także tym, który tą dobrą, wspaniałą nowiną dzieli się z drugim człowiekiem. I tak trzeba czynić zawsze, ale myślę sobie, że te czasy, które nas spotkały, szczególnie mocno wymagają, potrzebują właśnie niczego innego, jak tylko takiego potężnego, mocnego świadectwa wszystkich nas, chrześcijan. Abyśmy w tym czasie, który często jest ciemnością, byli tymi, którzy niosą ze sobą światło Ewangelii, opowiadają o Chrystusie. I możemy być pewni, że Bóg będzie z nami i uzdolni nas do tego, by to dzieło wykonywać. Ale co jeszcze ważniejsze, co jeszcze istotniejsze, szczególnie właśnie w tak trudnych czasach, to
to nie tylko słowa się liczą, ale przede wszystkim liczą się nasze czyny, bo to właśnie czynami najlepiej, najpiękniej, najdoskonalej przychodzi nam zwiastować Ewangelię Jezusa Chrystusa. Bądźmy prawdziwymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Życzę Wam, kochani, by ten dzień, który dziś rozpoczynamy, był właśnie takim dniem, podczas którego wykorzystamy każdą z danych nam okazji do tego, by świadczyć o naszym Zbawicielu. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Zostańcie z Bogiem.